Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj witam was tak ładnie, kobieco. A to dlatego, że dzisiaj będziemy robić brwi. Słuchajcie, walka o brwi trwa! Jak wiecie, nie umiem robić brwi, nie umiem ich malować, mam z tym problem. Ale też nie za bardzo się tego uczę i tak naprawdę olewam sprawę. Dlatego znalazłam coś, co może uratować mnie przed dalszymi próbami i co może być wspaniałą alternatywą dla naszego wyglądu. Znalazłam w internecie, słuchajcie, takie magiczne pudełeczko. Tutaj ma dwie, zaraz wam pokażę, gąbeczki. To są gąbeczki brwi, a całe urządzenie jest to pieczątka do brwi. Psy bardzo chcą wiedzieć, co to jest pieczątka do brwi, ale się nie dowiedzą, nie wpuścimy psów. Nie. Pierwsze brwi to są takie wygięte w łuk. Nie wiedziałam, jaki tak naprawdę mam kształt brwi, więc pomyślałam, że może w łuk, a może półokrągłe. I wydaje mi się, że mam jednak półokrągłe. Ale dowiemy się, wypróbujemy obydwa kształty i zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Słuchajcie, to mamy, najpierw zrobimy te w łuk, myślę. Więc mamy dwie na prawą, to chyba tak musi iść, czekaj, nie. Jak, a, odwrotnie, okej. Okay. Prawa i lewa brew. W pudełeczku powinien być cień. Jeszcze nie otwierałam, także... A, do góry noga, a to tak idzie. Jest lusterunio nawet i cień. Cień dobrałam sobie dark brown, ciemny brązowy. Był jeszcze do wyboru jasny brązowy i ciemny grafit, ale pomyślałam, że ciemnobrązowy będzie mi pasował. Jak nie, to przyniosłam paletę kolorystyczną i sobie dobierzemy może inny, ale ciemnobrązowy może zadziała. Słuchajcie, jest lustereczko, dobrze. To co? Nie wiem jak. Chyba po prostu trzeba tą gąbusię, patrzcie jakie to jest miękkie, to jest gąbusia, to nawet nie jest gąbka, gąbusia. Gąbusia. Zanurzymy gąbusię w tuszu, w cieniu. I ponieważ jest to pieczątka, przypieczętujemy brwi. Patrzcie, tak trochę nierówno się tu zamazało. W środkowej części przebija jeszcze białe, to do się odcisnęło. Nie wiem, czy zobaczycie. Taka brew się odcisnęła. Śmieszne. Słuchajcie, dołożę jeszcze więcej tego cienia tu. Wymarzę w cieniu. O! Teraz jest piękne. To jest na tą. Okej, sprawdzamy. Jak to działa? Czy... Nawet nie wiem, gdzie... O, nic nie widzę. Czekajcie. Tak, nie wiem, przyciskam. Jak Frida Kahlo normalnie. Czekajcie, aż zrobię drugą, bo to jest czat. Dobrze, jest odpowiednio nasączona kolorem ciemny brąz. Ciężko jest ucelować, żeby to było równo. Ale w ogóle, nawet jakby wyszło, to jest
Nierówno. Ta idzie tak górę, ale co tu się stało? Za bardzo chyba jeździłam góra, dół, góra, dół. Ta może być. Tragedia. Może być. Tragedia. Mam moją ściereczkę magiczną, która usuwa wszystko. Mam nasączoną wodą, także czekajcie. No, schodzi, schodzi, dobrze, dobrze. To zrobię drugą próbę, może tak trochę mniej tego cienia. O, może po prostu za dużo i czekajcie, żeby tylko równo było. To jest najważniejsze. Teraz z kolei za mało tuszu. Cienia, Jezu. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. A teraz nie powtórzę. A jak kształt? Nie jest najgorszy. Takie, wiecie, co takie? O. Powiem wam tak, że jak ktoś nabierze wprawy. Teraz tu. Ale jak ktoś nabierze wprawy, to tak. To naprawdę. Może to i szybka metoda? Słuchajcie, ja to zmyję i spróbujemy ten kształt, który wydaje mi się bardziej do moich brwi, ale ta pierwsza sukces, druga nie, pierwsza sukces. Powiem wam, że nawet kolor mi się podoba, kolor tego tuszu, cienia. Kolor tego cienia jest dosyć ładny, także na pewno on mi się może przydać do innych dzieł makijażowych, ale pieczątki, no nie wiem, spróbujmy tego kształtu, który wydaje się być bardziej mój. Czyli ta będzie ta, okej. I wtedy zobaczymy. Przykładam. Bardzo mięciusie, bardzo mięciusie. Mięciusie. Może trzeba użyć lustereczka, które jest w zestawie. W sumie. Tu. Nie wiem, czy mam trzymać, czy trzeć, czy. O! To nie jest dobry kształt. Czekajcie, co to? W ogóle chyba ominęłam brew. Niełatwo. Próba numer dwa. Teraz jest dobrze. Czekajcie, teraz jest dobrze. Jest nadzieja. Druga gąbeczka. Ekscytacja. Równo? Mniej więcej równo. Poczekajcie. O. Ale tu znowu się nie odbiło do końca. Kurde, nie, ta jest bardziej nasączona kolorem. Sączenie koloru. Czekajcie, spróbuję drugi raz w to samo miejsce. Nie wiem. Mam tutaj gdzieś. Gdzieś mam coś. Gdzieś mam coś. Słuchajcie, dostałam w jednej paczce od was, nie wiem czy wam pokazywałam, z Oriflame zestaw pędzelków takich, że jest jeden badyl i się dołącza pędzelki. I jest też szczoteczka, także wyszczoteczkuję sobie te brwi i wtedy zobaczymy, czy to ma jakiś efekt. Wiecie co? Nie, tu zdecydowanie za mało pigmentu. Pigment się nie przyjął. Która to była? Boże, za dół. Gubią się, to była. A ta, o Jezu.
Ostatni raz, no nie ma tu dostatecznie pigmentu. Pigmentacja się nie powiodła, także ostatni raz walczę. No. No, teraz jest równomiernie, teraz jest chyba okej. Coś mi czuję, że jest okej. I co? Ale dziwne. Słuchajcie, powiem wam tak. Samo pudełeczko fajne. Cień, dobrze, teraz cień. Cień ma ładny kolor. Podoba mi się ten odcień cienia. Jak nie na brwi, to na powieki można używać. Te stemple. Sama teraz nie wiem, który rodzaj był dla mnie lepszy. Bo tak mi się wydawało, że ja mam półokrągłe. Ale może te zagięte były bardziej moje. Ja już nie wiem, ale powiem wam, że. Całkiem śmieszne, czy dobre? Dla osób, które znają się na makijażu, to chyba to nie jest dobre, bo to nie robi perfekcyjnie, ale robi na tyle w porządku, że jak się uceluje, chociaż tu wyjechało, nie, może jednak nie. Boże, one nawet równe nie są. Teraz dopiero widzę. To chyba jednak nie. To chyba jednak nie. Tak się ucieszyłam przez moment. Będę może od czasu do czasu wykorzystywać to w makijażowych filmikach, ale powiem wam, że chyba na co dzień bym nie ryzykowała. Chyba, że ma się czas, można pozmywać od nowa. No i jak się nabierze wprawy, to może wtedy można to równo, ale nie wiem. Śmieszne. Pozdrawiam was gorąco, przesyłam buziaki, całusy, uściski i na koniec przybliżam moje nowe, piękne, soczyste brwi, niczym dwie gąsienice w kapuście.